Ważyła 3 kg i miała 51 cm długości w momencie, gdy przyszła na świat. Mowa o Lilianie, która urodziła się w szpitalu RCZ w Lubinie 1 stycznia, dokładnie o 1:35. Liliana, jak mówi jej mama, już teraz pokazuje, że ma temperament. 2 dni po terminie, ponieważ termin miałam na 30 grudnia, a urodziła się tuż po północy, nowym roku. Byliśmy na zabawie sylwestrowej, w towarzystwie oczywiście syna, na domówce. Około godziny 21 zaczęła dawać o sobie znaki, no i zdążyliśmy dojechać do szpitala już o północy. Na siostrę w domu czeka 3-letni brat z tatą. Od 1 tak naprawdę stycznia, czyli po północy, jak tutaj nasza niewiasta sprawiła się bardzo ładnie, jedna i druga. Od tej pory powiedziałabym nieustająco, ręce mamy zajęte pracą, czyli te dzieci intensywnie przychodzą na świat. W ubiegłym roku w lubińskim szpitalu było 1403 porody, w tym urodziło się 7 par bliźniąt. Jedno z rodzeństw przyszło na świat, co rzadko się zdarza siłami natury.